Następne pytanie brzmi, czy picie mleka i to wykorzystywanie zwierząt dla celów służących ludziom jest naturalne? Czy wynika to z ludzkiego egoizmu? Czy jakiś guru Maharaj jest weganinem? It's an interesting question. Earlier, I've been here for 2 hours now, so in the beginning we kind of answered this question, but the people have been cycling. Not everybody's here for 2 hours. To bardzo ciekawe pytanie, ale na początku próbowałem odpowiedzieć na to pytanie, ale ponieważ ludzie przychodzą i odchodzą, powtórzymy to. Devotees are basically lacto-vegetarians. Wielbiciele, baktowie są głównie lacto-vegetarianami. We drink milk. Jemy mleko. Because we consider that, you see, a cow, when they have a calf, the calf can only drink 1/4 of the cow's milk. Ponieważ wiemy, że krowa, kiedy ma ciele, to ciele może wypić tylko 1/4 mleka, ile daje krowa. Somehow nature designed it so that if you give too much milk to the calf gets sick and dies. Natura tak to urządziła, że kiedy dasz do picia zbyt dużo mleka cieleńciu, ono po prostu umrze. So this milk, the surplus milk that the calf doesn't need, that can be used for making milk and cream and butter and yogurt and cheese and so many milk products. Więc to tej nadwyżki mleka możemy użyć do wyprodukowania masła, jogurtu, sera i tym podobnych rzeczy. So then it's not necessary to kill an animal in order to get animal fat. Więc nie jest konieczne zabijanie zwierząt, aby uzyskać tłuszcz zwierzęcy. The cow is graciously giving us her nutrients, but we don't have to kill it. Więc krowa jest tak skonstruowana, że może użyć nam składników odżywczych wszelkich bez zabijania jej. In the Vedas, they say that actually the cow products are very pure. Więc w Vedach jest powiedziane, że produkty pochodzące od krowy są bardzo czyste. And there's some worship that we do where we use the 5 products of the cow. Przeprowadzamy czczenie, podczas którego używamy 5 produktów pochodzących od krowy. It says that the cow melts. If you cook it, make it hot, and then drink it, then it actually helps to improve the finer intelligence of the brain, so that you can understand spiritual subject matters easily. Jest powiedziane, że jeżeli wypije się gorące mleko, to ono jest w stanie tak pobudzić komórki nerwowe w mózgu, że jest się w stanie zrozumieć prawdy na tematy duchowe. So, because if you're going to take milk from the cow, then it's not very civilized to then later want to kill the cow. W związku z tym, jeżeli używa się mleka krowiego, jest to, a potem zabijesz tą krowę, jest to bardzo niecywilizowany sposób. Just like we take milk from our mother, we don't condone killing the mother. So the cow is respected like a mother because we're drinking her milk. To tak samo, kiedy pijemy mleko matki, to nie zabijamy później tej matki. Tak, to, dlatego też krowa jest uważana za matkę. This respect of the mother of the cow like a mother is sometimes misunderstood by people who think that we're worshiping the cow as if the cow is God or something. Ten szacunek, jaki mamy dla krów jako matek, jako dawczyń mleka, jest czasem błędnie rozumiany i uważany za czczenie krowy jako jakiegoś Boga. In our halva, most of our food here is rice, that's not, most of it is vegan, but one preparation has got cow's ghee in it, is the halva. Większość naszych potraw jest wegańska, ale jedna jest właśnie zawiera produkt z mleka, czyli ghee. To jest masło, to jest halal.